Witajcie, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku podcastu, czyli mojej mowy do mikrofonu w trakcie ślamazarnej i niezdarnej, acz też niedokładnej jazdy samochodem w Forzie Horizon 5. Tym razem nie będziesz sam. No właśnie, miałem wspomnieć, że parę razy zdarzyło się tak, iż w komentarzach prosiliście mnie, aby pojawił się Kabanos i bardzo często pojawiało się pytanie, a gdzie Kabanos? No to w takim razie postanowiłem zrobić taki mini specjalny odcinek i zaprosić Kabanosa osobiście do takiego podcastu. Przywitaj się. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I oprócz słuchania mnie, także tutaj Kabanos będzie mógł wypowiedzieć się na tematy motoryzacyjne. Czy ty jesteś gotowy? Jestem gotowy. Czy masz jakąś wiedzę związaną z pojazdami? Nie mam absolutnie żadnej i tak ogólnie to mało się interesuje. Może dlatego też z tego względu sam to nagrywasz. Ale jeśli chcecie posłuchać, co ja mam do powiedzenia, no to zapraszam was. No, bywały takie tematy jak parę lat do tyłu, specjalna kupa tematyczna dotycząca samochodów chyba i motoryzacji. No. I tam żeśmy odpowiadali na to, między innymi jakie mieliśmy samochody, co zamierzaliśmy ulepszyć i tak dalej, i tak dalej. No to ja jako, że... Nitro se zamontować, nie? No oczywiście, dwie butle. Spoiler. Spoiler? Na lusterkach. I lepszy silnik. No to wcielając się w rolę dziennikarza motoryzacyjnego, będę zadawał ci proste pytania. Nie wiem, czy jesteś gotowy na to. A ma być krótka czy długa? A w zależności jak odczuwasz. Dobra. Ile wyjdzie materiału, tyle wyjdzie. Więc przygotowałem tutaj taki mini zestaw pytań. Zaczynamy. Kabanosie, powiedz nam tutaj, jaki jest twój ulubiony samochód i jeżeli mógłbyś uzasadnić dlaczego? Zawsze podobało mi się Lamborghini Gallardo. Gallardo? No. Gallardo miało tyle wersji, że ciężko jest je spamiętać. Chyba ponad 10 spokojnie miało edycji, bym powiedział. No i co z tego? Ale ogólnie lubisz tą taką podstawową. Tą taką, co była w Moslandecie. Ogólnie Gallardo miało, no miało taką dość... Marcialiago było bardzo podobne. W zależności chyba, kto to wymawia. Włosi chyba Murcielago mówią, ale ja se tak wymawiam, bo jestem Polakiem. Po angielsku Murcielago, ale to raczej bez znaczenia. No, jak byłem dzieckiem, to zawsze mi się podobał Viper. A jakiś Dodge model Viper. Konkretnie? Generacja? Generacja. Coś ci przychodzi do głowy? To była generacja, ale... Co pamiętasz właśnie? Usiłuj sobie przypomnieć, co ten Viper takiego charakterystycznego miał. Charakterystyczne było w nim to, że... Był czerwony, miał otwieraną odwrotnie klapę z przodu. Maskę w sensie, gdzie tkwił potwór V10. No, często był to kabriolet i ogólnie na Czyli jego mówimy wzór, o pierwszej generacji. Ogólnie na jego wzór zrobili Banshee do GTA 3, nie? Czyli mówimy o pierwszej generacji, która chyba sięga roku 92. No, zawsze też podobało mi się Ferrari Enzo. Z Enzem pamiętam, że kiedyś, jak jeszcze ja nie miałem internetu, to zgrywaliśmy sobie z internetu pliki na płyty i dałeś mi taki plik właśnie do podmiany w GTA San Andreas, żebym sobie mógł model Ferrari Enzo podmienić za dowolny pojazd w grze, albo chociaż konkretny. Z tym mam takie związane wspomnienie. I czy to byłoby na tyle? No a co mam ci tam jeszcze gadać? Ulubionych samochodów? No. Okej, okay, no to możemy... Nie wiem, to tak na myśl mi... W pierwszej kolejności to przyszło, chociaż no więcej samochodów mi się podoba. No na pewno by się więcej znalazło gdzieś tam po drodze. Tak mógł wymieniać i na tym by się skończył ten odcinek. No. Nawet specjalnie raz w Forzie Horizon 4 wydzieliłem taki odcinek, gdzie poświęciłem po prostu wszystkim moim wymarzonym pojazdom. Ale to mniejsza z tym. Przechodzimy do następnego pytania. Kabanosie, czy masz jakiś sentymentalny związek z pierwszym samochodem, którym jeździłeś na samym początku, zaraz po zdaniu prawa jazdy? Nie, absolutnie żadnego sentymentalnego związku. No chodzi, może nie. Inaczej. Jaki miałeś pierwszy pojazd i czy byłeś do niego mocno przywiązany? No miałem na początku Fiata 500. Nie, Boże. Fiata 600, ja proszę pana. Fiata 600, 600. No. I to nie był zwykły Fiat... 600, czyli Fiat 600, tylko to była... Zrobili jakąś tam... Specjalna edycja. Edycję na... Z okazji 50-lecia Fiata chyba. No, dokładnie.
Tak, pamiętam. 50-lecia Fiata albo... Albo 50-lecia istnienia czegoś tam? Nie, raczej chyba 50-lecia istnienia samej marki. Chyba, że to trwa dłużej. No ale mniejsza z tym. Nawet chyba pamiętam kolor, jaki miałeś. Opowiedz mniej więcej, zobrazuj to. Oczywiście były limitowane kolory, nie? Tak. W tej edycji. Ja miałem kość słoniową z takim niebieskim paskiem. Naprawdę to się nazywało kość słoniowa? Tak. Ale, nawet, ale nie był zrobiony z tego kruszcu. Nawet w tym... W dowodzie rejestracyjnym było tam wpisane, nie? Kolor kość słoniowa. Jezu, już współczuję facetowi na przeglądzie, jak miał pierwszy raz do zarejestrowania w kraju. Jaki kolor pojazdu? Kość słoniowa. I on musiał go tak zmierzyć? To był krajowy. I tak musiał zmierzyć? Jaki kurwa? To był krajowy, z polskiej fabryki w Tychach bodajże. A, FCA Poland, tak. Tam istnieje właśnie koncern Fiata i... No. Z taśmy produkcyjnej schodziło mnóstwo samochodów. No. To i to jeszcze tam istnieje. Sentymentalnego związku z tym samochodem nie mam, ale mam sentymentalny związek z moim drugim samochodem, którym wierzę do dziś w sumie. Opel Corsa D. Tak, fajny, czarny. Pamiętam. No. Chociaż, w trzydrzwiowej wersji. No, chociaż teraz trochę się rozlatuje i nie wiem. Mam jakiś sentyment do tego samochodu, ale z drugiej strony czasami jak się zepsuje, to mam ochotę jak najszybciej się tego auta pozbyć. No to jeżeli już jesteśmy w temacie tych samochodów, to jaki jest twój ostatni samochód, którym aktualnie poruszasz się po polskich drogach? No, oprócz tego, że mam tego Opla Corsa D, którym teraz głównie jeździ moja żona, no to jeszcze mam nowy nabytek. Forda Fiesta MK8. Czyli Ford Fiesta 8 generacji, tak? No. A który rocznik? I jaka... 17. I jaka jednostka benzynowa? Albo jednostka, przepraszam, napędowa, no, się znajduje? Benzyna 1.3. I co byś powiedział o tym samochodzie? Jak ogólnie, się sprawuje? Ogólnie to się bardzo dobrze sprawuje. Jest bardzo ekonomiczny. No z pewnością właśnie. Z tego, co tak zaobserwowałem, to ty zawsze celowałeś w ekonomię z tego samochodów. Względu też kupiłem te auto, nie? Ale no potrafię na trasie wykręcić spalanie 4,5 litra na stówę, nie? No i właśnie to jest to. Że chociaż... zawsze preferowałeś spokojny i ekonomiczny styl jazdy, aniżeli taki dynamiczny, bardziej dziki. Chociaż muszę przyznać, że trochę mnie irytuje mułowatość tego samochodu czasami i miałbym ochotę na coś większego. Auto z jakimś lepszym silnikiem po prostu. Albo nawet ten sam model, no z lepszym silnikiem, no. Na przykład chyba tam są uturbione 1.5. No, no są takie różne. Fordowskie. Są tam różne wersje. Jednostki, tak. No. I one są całkiem okej. Okay. Ale później to już póki jest... Póki co to nie narzekam. Później to już składa się na opinie różnych innych indywiduów. Preferujesz bardziej... tradycyjne, oldschoolowe modele samochodowe, czy bardziej celujesz w nowoczesność? Stare samochody, czy nowe samochody? Co lepsze według ciebie? I uzasadnij. Do jeżdżenia, czy do podobania się? I stare samochody, w sensie samochody... Klasyki na przykład. Albo starsze tam, powiedzmy, do lat 80., 90., plus nowoczesność, to co... jest, nie wiem, od 2015 roku, czyli takie... I idąc w przyszłość. Wiesz co, zawsze mi się podobały jakieś tam sportowe samochody, ale jakoś tak nie mam ściśle określonego, że na przykład nie podobają mi się w ogóle stare samochody, albo podobają mi się tylko i wyłącznie jakieś tam nowoczesne, nie? Po prostu tak jakbym miał wybierać, no to z każdej dekady bym wybrał jakiś tam samochód, który mi się podoba, chociaż myślę, że jest to trudne, jakbym miał to zrobić teraz na szybko. No w sumie racja. No. Czyli nie masz jednoznacznej odpowiedzi na to, czy wolisz odpowiedzi. Na przykład klasyki pokroju amerykańskich muscle carów, czy jakichś tam powiedzmy europejskich klasyków, które bardzo często pojawiają się gdzieś tam na spotach za granicą, czy bardziej nowoczesne, współczesne, futurystyczne lub koncepcyjne modele, albo te, które otaczają nas na co dzień. No, różne, no. Te, co nas otaczają na co dzień, no to przede wszystkim no to są takie auta, no, którymi możemy się zachwycać jeżdżąc nimi na co dzień, nie? A są też takie samochody, którymi się zachwycamy, ale raczej nigdy nie będziemy nimi jeździć.
A wiesz, nigdy nie mów nigdy, ale patrząc z realnego punktu widzenia, czasami właśnie takie stanowisko musimy przyjąć. No, raczej tutaj nie przyjadę se pod blok Ferrari Enzo, nie? No. No, to się wiąże właśnie z tym pytaniem, które zadawałem ci na samym początku. No. Co odgrywa dla ciebie, to jest kolejne pytanie, co odgrywa dla ciebie kluczową rolę podczas wyboru tudzież kupna nowego pojazdu? No przede wszystkim, albo, no, to, albo inaczej. Tam wspomniałeś, no to... Inaczej, jeżeli kupowałeś samochód ostatni, to czym się kierowałeś? Przykładowo. Nie wiem, zwracać uwagę na cenę, na rocznik, na ekonomię, na kolor, albo na wyposażenie wnętrza, czy na silnik. To sprawiło taki jakby kluczowy element tego, że wybrałeś właśnie akurat ten samochód. No co, no to oczywiście no ściśle określony budżet, do którego trzeba się niestety podporządkować, bo to tak to wiesz. No to nie masz wrażenia, że kupując samochód w dzisiejszych czasach jest coś takie zjawisko pojawia się w twojej głowie, że mając określony budżet i kwotę, to zawsze masz wrażenie, że dokładając tyle miałbym lepsze, miałbym lepsze, dokładając jeszcze dodatkowe ileś tam tysięcy miałbym jeszcze lepsze. I to jest taka niekończąca się spirala oczekiwań i dokładania gotówki. No coś w tym jest, no. Czy doświadczyłeś właśnie takiego czegoś, takiego uczucia? No dokładnie tak jak mówisz, no. Powiedzmy miałeś startową kwotę i... Miałem startową kwotę, do której musiałem dopłacić, tak jak mówisz, żeby coś lepszego wziąć, ale no co, no tak jak mówiłem, no ściśle określony budżet, co mnie jeszcze kierowało przy wyborze samochodu, no tak jak wcześniej coś tam gadaliśmy, no ekonomia, no raczej nie mogę sobie pozwolić na takie auto, które by paliło powiedzmy już te, nie wiem, 8 litrów, no bo daleko dojeżdżam do roboty i nie chciałbym, żeby tak na przykład 1/3 mojej wypłaty szła na paliwo samo, nie? Czyli tutaj właśnie spalanie i ekonomia, jak najniższe. Dlatego też patrzyłem na to, żeby jak najmniej to auto paliło. A na przykład w wyposażeniu, co uważasz, że kluczowym elementem, coś co powinien mieć twój samochód, taki na cito, że... Zawsze mnie wkurwiały... Że szyby parują, nie? No, albo ci zamarzają w zimę. No to jest bolączka starszych modeli. Największą zaletą tego samochodu, jeśli chodzi o wyposażenie, no to mam podgrzewaną przednią szybę, ale w takim sensie, że mam taką siateczkę. Tak, i to warto wspomnieć, jest autorski pomysł, taka innowacja marki Ford, bo w bardzo wielu modelach spotkałem się z tym, m.in. w Mondeo, właśnie w Focusach i twoja Fiesta to posiada, że nawet starsze rocznikową modele posiadały właśnie i tylną grzaną szybę ogrzewaną i przednią. I jest to bardzo ciekawa struktura, ale też doskonałe rozwiązanie. No tylko, że to się później wiąże z kosztami, powiedzmy jakiś kamyk na trasie uszkodzi ci taką szybę. No i trzeba już niestety troszkę więcej gotówki wyłożyć na to, powiedzmy, na wymianę. Jeżeli nie mamy ubezpieczonych szyb na przykład. Póki co mam i działa. I trzymam kciuki, żeby się trzymało jak najdłużej, to jest, żeby coś pięknego, się działało. Wszyscy skrobają szyby, a ja tylko załączam sobie przycisk. I mija minuta i mam wszystko elegancko odszeronione, odlodzone i no wycieraczki włączam i tyle. Okej, okay. Czyli powiedzmy, że czy to już jest kompletna odpowiedź na to pytanie, czy chciałbyś jeszcze dodać? Jeśli chodzi o wyposażenie, no to jak patrzyłem na nowy samochód, no to też chciałem, żeby był taki właśnie bardziej nowoczesny, żeby jednak coś tam w tym wyposażeniu było, no to też na przykład mam tam podgrzewane fotele, mam komputer pokładowy. Czyli... Ogólnie podsumowując, w elemencie to, co aktualnie znajduje się w standardzie. No. W takim współczesnym samochodzie, takim typowym. No, też są tam takie rzeczy, na które nie zwracałem uwagi, ale też są jakaś tam kontrola trakcji, czy tam... Czy kontrola startu, nie? Takie systemy wspomagające jazdę. Start, stop, coś takiego, nie? No, ale jedną rzecz mam zjebaną w tym samochodzie, muszę przyznać. Mam spierdolone podgrzewanie
tylnej szyby z kolei. No, muszę coś z tym zrobić. A czemu? Nie grzeje w ogóle? Nie grzeje w ogóle, konektor się tam urwał. Przykleiłem to klejem elektroprzewodzącym. No i tak było może tam 3 miesiące. I znowu się spierdzieliło. I się w końcu urwało, jak którymś tam razem się wkurzyłem, że nie grzało. Że nie zamknąłem klapy z tyłu. Jak pierdzielnąłem, no to zamknąłem, ale przy okazji urwałem ten konektor zaś. Nawet gdzieś tutaj mam. No, klej. Dawaj, Semi. Klej się nazywa. Nie, to nie, nie możemy, to jest lokowanie produktu, kabanosie. A, no to... No, po prostu. Powiedzcie mi, czym do chuja mam to przykleić, żeby się trzymało i żeby działało, bo byłem u jednego takiego elektryka dziadka, który ponoć jest dobrym elektrykiem, samochodowym oczywiście, no i mi powiedział, że najlepiej to jakbym sobie wymienił całą tylną klapę. No to byś musiał od razu albo szukać w kolorze, no, nie albo... będę wymieniał całej klapy. Albo iść do lakiernika, bo... Nie, jak się wkurzę, to jeszcze zobaczę tam w ASO, co mi powiedzą, chociaż... Nie nastawiasz się, żeby to były jakieś dobre, radosne nowiny. Taka anegdota związana z elektrykami. W zasadzie to pytanie do was. Czy spotkaliście kiedyś w 100% trzeźwego elektryka? Pewnie tak. Ale w większości z tego, co ludzie i otoczenie mawiało, elektryka prodnietyka, ale dopiero jak odpowiednio się znieczuli. I myślę, że tą anegdotą możemy podsumować twoją odpowiedź na to pytanie. Przechodzimy do następnego. Jaka była najdłuższa podróż samochodem, jaką odbyłeś? Powiedzmy najpierw jako kierowca, że przejechałeś taką trasę, ile kilometrów, godzin i dokąd? A później jako pasażer. Kurczę. Jakie masz wspomnienia z tym związane? Jako pasażer samochodem? No powiedzmy, na przykład. No to w sumie no, nigdzie tam daleko nie jeździłem, no jak byłem... Czy masz z tym jakieś wspomnienia, coś co ci zapadło no najdalej, gdzie pamięć? Byłem, no to samochodem z rodzicami nad morze i tyle, nie? No ale to też jest taka ekscytująca podróż, zważywszy na to, że będąc dziećmi, powiedzmy w wieku ilu tam jechałeś? 6 lat, 7? No 8. No to było prawie 20 lat temu, nie? To było 20 lat temu, więc no. Nie było jeszcze takiej szerokiej infrastruktury drogowej. No oprócz tego, że autostradami. Się jechało autostradą, no to jeszcze trzeba było się tam pomordować trochę przez miasto, nie? I bocznymi drogami. Z tego co pamiętam, no to drogami. Trzeba było się też męczyć jadąc przez Łódź. Mhm. Przez centrum, nie? O, no to w sumie... Dawno było. Jak mówimy o latach, 20 lat wstecz. No, to... My ze Śląska jesteśmy, no to tam trochę się jechało, nie? A jedynka nie była, nie prowadziła od, powiedzmy, od Śląska bezpośrednio do Gdańska, czy tam jeszcze dalej? No i dalej, gdzie mogłem jechać najdalej ja? Warszawy i z powrotem. A ile tak podróż odczuwałeś tak, że zajmowała jako dziecko? 8 godzin to wtedy mogło trwać? 7? No jakoś 8 godzin z tego co pamiętam. No, to no bo samochody jeszcze wtedy przy dobrych, nie... Przy dobrych wiatrach. Przy dobrych wiatrach i bez korków, nie? No. Okej, okay, i teraz podróż jako kierowca. No to już zacząłem mówić, do Warszawy i z powrotem. Właściwie to bliżej tam Mińska Mazowieckiego mam moją dalszą rodzinę na wsi i no jechałem tam. Kiedyś. Po prostu w odwiedziny. W odwiedziny. No, na wesele, do kuzyna. Do kuzynki. O. Przepraszam. A co, płeć zmienił kuzyn? Nie, żartuję. Nie no. Kuzyn ma siostrę. Okej. Okay. Powiedz mi, co związanego z kulturą samochodów lubisz najbardziej? Twoje ulubione aspekty? Filmy, wyścigi, nie wiem, spoty motoryzacyjne, jakieś piosenki o samochodach, gry wyścigowe? Co byś tak powiedział, że najbardziej z dziedziny takiego życia łączyło cię z samochodami? Z tego, co na przykład wymieniłem. Chyba, że masz coś własnego do dodania. Nie wiem, no tak raczej... Programy motoryzacyjne? Programy motoryzacyjne. Kurczę, jak byłem dzieckiem, to jakoś bardzo się interesowałem motoryzacją i wszystkie modele samochodów mnie interesowały i bym chciał mieć jak najwięcej samochodów z Burago. Właśnie, kurde, szkoda, że nie jest tak jak z katalogiem w Burago, że sobie wybierasz teraz samochód
I ten se kupisz, nie? A, w sensie, że tak, że jako zabawka, nie, wybierasz i on się jeden do jeden skaluje. No, ja się skaluje. Tak. No, to by było dobre. No, ale myślę, że... Nawiązując do tego, że ma się ściśle określony budżet, jak wybierasz samochód swój własny, nie, do jazdy. No. No to fajnie by było mieć taki katalog jak z Burago, sobie tak wybrać. Tu sobie wybieram, a biorę sobie tego i... I mieć taką nówkę salonówkę, nówkę sztukę. No, ale do tego jeszcze daleko. No. Nie chuchaną. No, jeszcze trzeba kiedyś tam wygrać na loterii. No może wtedy coś się tam... Ewentualnie założyć specjalną zrzutkę na kiełbasie... Na, tak, na kiełbasie TV czy Patronite. Jakie było pytanie, bo coś zacząłem pieprzyć. Aha, jakiś aspekt, który mi się podoba w samochodach. Tak, tak. No to przede wszystkim jakieś tam no, takie sportowe samochody mi się podobały. Związane, bardziej związane z kulturą samochodową. Z kulturą? Tak. Filmy, czasopisma, właśnie zabawki, programy motoryzacyjne, gry, czy muzyka, no, czy ryki to... silników, coś takiego. No co, no to w dzieciństwie no to przede wszystkim... Zabawki. Samochodziki. Zabawki, samochodziki, właśnie auta z Burago, to było coś. Później jak byłem starszy, no to jak zacząłem tam grać coś na kompie, no to Need for Speed, Most Wanted, później Carbon. No to już też było dawno. Lubiłem tuning samochodowy. Oj to tak, interesowało. Kultura tuningu i to też przede wszystkim... Dlatego też mi się filmy miały wpływ Need gry. For Speed, Most Wanted, nie? Bo tam się fajnie tuningowało przede wszystkim. Hola, hola, no, cofnijmy się jeszcze co najmniej o 2 lata do tyłu. Zapomniałeś chyba o Undergroundzie, który właśnie wprowadził tą, powiedzmy, taką no to kulturę szczerze, tuningu. Że, no, nie wiem, no. Czy w Undergrounda grałeś w ogóle? Grałem w Undergrounda, nawet miałem na płycie Undergrounda 2, ale jakoś nie wiem. Ominąłem ten tytuł. Zaskakujące właśnie, bo w większości środowisko, w którym ja się obracałem, zawsze twierdziło, że tak, Underground to było to. Tylko, że później Underground 2, co rzadko się kiedy zdarza, żeby sequel był lepszy niż pierwowzór, no, wywarł jeszcze większe wrażenie i tutaj mowa o Undergroundzie 2, który był jeszcze lepszy. Może po oferował prostu więcej możliwości. Kwestia tego, że najpierw dorwałem się do Most Wanted'a, a później dopiero miałem Undergrounda. Jak grałem już w Most Wanted'a, no to nie chciałem już później grać w Undergrounda. Nie wiem. No w sumie tak to czasami jest, zdarza się tak, że... To ty mi kiedyś mówiłeś, no jak nie grałeś wcześniej ani w trójkę, ani w Vice City. W GTA. Ale grałeś w San Andreas, no jak już grałeś w San Andreas, a później miałeś zagrać w Vice City, no to już się nie chciało grać w Vice City, no grałeś w te San Andreas, bo sama mechanika gry była dużo lepsza w San Andreas. Tak, w Vice City no. Wydawała się toporniejsza, a to tylko rok różnicy był. No. A przede wszystkim, jak już jesteśmy przy tym wątku, to mi przeszkadzało w Vice City przede wszystkim to, że tak dziwnie kamera, nie wiem, chodziła to razem z tym celownikiem i to się mocno odróżniało. Czyli można by powiedzieć, że z grami jesteś związany samochodowymi, albo przynajmniej byłeś w jakimś stopniu. No. Nie wiem, czy oglądasz jakieś programy motoryzacyjne? Miałeś jakieś ulubione? No w sumie to nie oglądałem jakoś tam szczególnie. Jakiś kanał TVN Turbo? Nie, jakoś tam pojedynczo tylko, ale tak, żeby w coś się wkręcić, żebym musiał to oglądać codziennie, no to raczej nie. A czy oglądałeś jakiekolwiek... eventy czy zawody sportowe związane właśnie z samochodami? Jakieś wyścigi, rajdy, Formułę 1? Nie, raczej jak jeszcze nasz Robert Kubica jeździł tam w Formule 1, no to też mnie to jakoś za bardzo nie interesowało, spałem przy tym. No tak, no trzeba powiedzieć wprost, że tutaj trzeba mieć anielską cierpliwość i naprawdę bardzo się tym fascynować. No. To teraz krótkie pytanie. Motocykl? Czy miałeś kiedykolwiek styczność z motocyklami? Czy miałeś okazję się przejechać? No wiem. Znaczy, tak jak opowiadaj. Tam model, rocznik, cokolwiek, kurde, co pamiętasz. Co ja mogę pamiętać? Pamiętam tylko, że to był motocykl marki Honda. I nic więcej w sumie, bo to tak... Czy to był... Bardziej spontanicznie było. Tak jak mówiłem, tam koło Warszawy mam rodzinę i tam właśnie kuzyn ma motor. Ale jaki, to nie, nie wiem. Nie była to 125? A nie wiem, ale on tam jeździ właśnie na tym motorze i pewnie, nauczył mnie jeździć. Pewnie brzęczało takie. No, trochę na początku się bałem, że się
wypierdzielę, rozpierdzielę, ale jakoś dałem radę i w sumie fajnie. Nawet kiedyś rozważałem to, żeby kupić sobie motor i motorem jeździć do roboty. Właśnie jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne. Ale jednak co auto, to auto. Z mojej strony powiem tak, że parę lat temu też jakoś tak próbowałem się wkręcić w ten trend 125, czyli wystarczyło prawo jazdy kategorii B, czyli to na samochody zwykłe, i właśnie też chodził mi gdzieś po głowie pomysł kupienia albo używanej marki takiej sprawdzonej, albo nowego Chińczyka, no ale po prostu zrezygnowałem, bo znając moje szczęście, a z jednego podcastu widzowie wiedzą, jakie przeżywałem przygody za kółkiem, to no tutaj mogłoby być bardziej, co prawda, ciekawie, ale i niebezpiecznie. Więc postanowiłem, że odpuszczę. No i dobra, myślę, że będziemy kończyć. Zadam Ci jeszcze jedno takie ostatnie, kluczowe i bardzo ważne pytanie. Czy uważasz, że motoryzacja zmierza w dobrą stronę? To znaczy, wszechobecna ekologia, elektryfikacja i potępianie jednostek spalinowych. No ja czy uważam. Według Ciebie to zmierza w dobrą stronę, czy jest to po prostu kierunek zły i wprowadziłbyś jakieś ulepszenia, udogodnienia, poprawiłbyś, coś zmienił? No moje osobiste wrażenia... Wrażenia? No zdanie. Moje osobiste zdanie jest takie, że ta cała ekologia to jest jedno przereklamowane gówno i... Jak zawsze dosadnie. Jeśli chodzi o ekologię, no to fajnie, że tam, kurde, są auta na prąd. No ale skądś ten prąd musi się brać, nie? No skąd się bierze prąd? Z elektrowni węglowych. No także to jest taka ekologia, no... Na pokaz. Trochę na pokaz. I bardzo daleko do tego, żeby tam zastąpić przez OZE. Po prostu to, co mamy. To, co mamy. To, co dotychczas człowiek wynalazł, czyli jest, no, ciągniki siodłowe, zwane ciężarówkami z potężnymi jednostkami diesla o potężnym momencie obrotowym, które ciągną na przykład 20 ton. Mam na myśli to, że no, odnawialne źródła energii nie zastąpią tak szybko tych normalnych. Wydobywanych. No. No jak ropa. Węgiel jeszcze węgiel. Długo nam posłuży, tak mi się wydaje. O ile nie zamkną przedwcześnie kopalni. Jak ktoś wpadnie na taki głupi pomysł, żeby pozamykać kopalnie w Polsce, no to gratulacje, bo nie będziemy mieli skąd energii pozyskiwać i będziemy pewnie kupować węgiel od Niemcy, z zagranicy. Z zagranicy albo no, sprowadzany gdzieś z Afryki. Zresztą no, ale... niedawno mieliśmy mało węgla, to kupowaliśmy tam skąd tylko mogliśmy. Ale jak jeszcze mogliśmy właśnie... od ruskich, to braliśmy od ruskich. Jak... Odbijamy jak za bardzo w stronę taką... Od Mozambiku. geopolityczną. Proponuję skupić się bardziej właśnie na tej kwestii motoryzacji. Dobra. Motoryzacyjnej. Dobra. Kwestia motoryzacyjna, no to tak jak mówiłem... Co myślisz o tych elektrycznych samochodach? Czy to są niewypały? To są niewypały, bo też jeśli chodzi o te całe akumulatory, no to też kiedyś będzie trzeba było wymienić akumulator. No, ja to tłumaczę później... za każdym razem na przykładzie telefonu, twojego smartfona. I utylizacja takiego akumulatora to wcale nie jest prosta sprawa. I to właśnie będzie generowało duże zanieczyszczenie środowiska. Jeszcze większa emisja dwutlenku węgla. To tak samo jest z tymi panelami fotowoltaicznymi, na które się ludzie ciepnęli, nie wiadomo po co. Po co tak właściwie, no bo to też posłuży przez jakiś czas, a kiedyś będzie trzeba było to wymienić, bo ta cała tam sprawność urządzenia, no to spada, nie? No zwróćcie uwagę po prostu choćby na swoje smartfony, ile wam działają idealnie. Potem człowiek staje się, bo nie chcę takiej narracji prowadzić, człowiek staje się niewolnikiem gniazdka. Czyli kupując na samym początku, formatuje, nawet kiedyś się formatowało baterie, teraz się tego nie robi. Ale mam wrażenie, że te pojemności tych akumulatorów, tych baterii są zbyt małe i po roku za chwilę trzeba coraz częściej ładować. I ta bateria wystarcza góra, nie wiem, na 48 godzin, a nawet mniej, bo mamy dostęp do internetu, dane
udostępniania, lokalizację odpaloną, za chwilę coś innego. No ale to już pomijając ten fakt. Dobra, ale gadamy o samochodach. Tak, tak. Natomiast ja chciałem nawiązać właśnie co do tego, że bateria w samochodzie też się zużywa. I ten akumulator też się zużyje, dlatego kupienie na przykład używanego elektryka mija się z celem. Może jeszcze też hybryda jest jakimś rozwiązaniem. No i też słyszałem, że jak już dochodzi do jakiegoś wypadku takich samochodów, no to też jest nieciekawie, nie? No tak. Że bardzo ciężko jest ugasić. Ugasić. Że no i są przeznaczone specjalne, powiedzmy, takie jednostki transportowe, które muszą jakby do specjalnej kadzi z płynem, czy tam cieczą, umieścić ten pojazd, bo taki samochód może płonąć nawet kilka dni. No. A co za tym idzie też, ta emisja dwutlenku węgla, no nie maleje, tylko stale rośnie. A te nowoczesne samochody spalinowe, to też mi się wydaje, że one też są zrobione właśnie w taki sposób, żeby jak najmniej emitowały tych spalin i tego całego dziadostwa. A co sądzisz o trwałości tych najnowszych samochodów? Nie są takie trujące jak kiedyś, nie? Mhm. Też producenci bardziej zwracają na to uwagę i też są jakieś tam normy narzucane, nie? Ile to tam może emitować tego całego gówna do atmosfery. A jeśli tak jeszcze chodzi o to, co narzuca tam Unia Europejska, że ekologia to i tamto sramto, no to zobaczcie sobie, jaka jest duża Europa, jakie są duże Chiny, Indie, Stany Zjednoczone. Wszyscy by musieli po prostu być proekologiczni, to wtedy może coś by z tego było, a tak, no to jesteśmy takim takim wypierdkiem na świecie. No sama Europa nic nie zdziała. I nawet w ogólnych statystykach, które były sporządzane, to sama cała Unia Europejska jest jakby takim ułamkiem, promilem takim drobnym przy emisji dwutlenku węgla na tle innych większych państw, właśnie jak chociażby Indie czy Chiny, które tutaj przytoczyłeś. No, kiedyś tam czytałem artykuł jakiś, no, że bo raczej w Polsce jest tak, że się mówi o tym, żeby zamykać kopalnie, nie? Mhm. No i czytałem sobie artykuł i w artykule było napisane, no, że w zeszłym tygodniu w Chinach otwarto 20 nowych kopalń węglowych. No i tutaj właśnie to jest ta różnica, że niestety ta polityka naszej kochanej Unii jest jakaś taka mocno na siłę, jest taka mocno ustawiana pod kogoś i no, niestety to będą tak cierpieć normalni obywatele. No to mi się wydaje, że tak, już kończąc ten temat, tę odpowiedź. Elektryczne, no niby mają być ekologiczne, ale jeśli tak się głębiej zastanowić, to aż takie ekologiczne nie są. By trzeba było porównać koszty i zużycie, właśnie wytworzenie, ta emisja dwutlenku węgla podczas tworzenia jednego akumulatora w fabryce do pojazdu tak elektrycznego lub zestawienie po prostu. Przeanalizować porównanie jakiegoś tam samochodu spalinowego i samochodu elektrycznego i tak na całym etapie od rozpoczęcia produkcji do zakończenia eksploatacji tego samochodu, aż do powiedzmy, nie wiem, zezłomowania do skończenia żywotu, zakończenia żywotu tego. Który tak właściwie samochód jest bardziej oszczędny, ekologiczny. Dobra, myślę, że to by było na tyle w tym temacie. Mam nadzieję, że podobało wam się ten podcast, w którym gościnnie wystąpił Kabanos i mam nadzieję, że może kiedyś częściej się będziemy spotykać na coś takiego. To było takie jakby Q&A, tylko że na konkretny temat, a konkretnie tutaj chodziło o samochody, o motoryzację. Powiedzcie mi, jak ten konektor tam do tej szyby przykleić, żeby działało to. No, jeżeli ktoś wie co i jak, tylko może omijajmy fora typu fani tej marki albo Elektroda, czy tam jakieś inne pomysły.com, bo znając życie odeślą cię i napiszą, że ten temat był. To jest tak. Odsyłają cię do Google'a, wpisujesz w Google'u, włazisz na jakieś forum. Na tym forum zamiast się czegoś dowiedzieć, to odsyłają cię do Google'a. No to zaś wpisujesz to samo w Google'u, idziesz na inne forum i zaś cię odsyłają do innego. No i tak powstał Czokamik. Myślę, że tym
No i tak to właśnie. Akcentem możemy zakończyć już ten odcinek. Dzięki za to, że byliście. Mamy nadzieję, że wam się podobał odcinek. Pamiętajcie, że też to jest taką nadzieję, tylko i wyłącznie nasza opinia. Nie musicie się nią sugerować. Tak więc do następnego razu. No. Cześć. Cześć.